Czy jest jakaś możliwość, że osoba, która popełniła samobójstwo, może uzyskać zbawienie? Kobieta lat 19. Po pierwsze, jest piąte przykazanie. Nie zabijaj. Jest tak sformułowane, że odnosi się do nie tylko życia drugiego człowieka, za który jestem odpowiedzialny i które powinienem chronić, ale także w odniesieniu do mnie samego. Ja jestem także odpowiedzialny za swoje zdrowie i swoje życie. Powtórę, jest coś w nas bardzo głębokiego. Mówiąc językiem kardynała Wojtyły z jego książki Osoba i Czyn, jest w nas pośród dwóch innych popędów, popęd samozachowawczy. To znaczy jakaś wielka siła, wielki dynamizm, by bronić swojego życia i za wszelką cenę chcieć to życie ocalić. To w nas jest jako coś bardzo głęboko osadzonego, coś, co bardzo jest wplecione, jeśli tak można powiedzieć, w naturę człowieka. I w świetle tego samobójstwo jawi się jako coś, co jest wbrew naturze, wbrew temu silnemu popędowi. Czy zatem człowiek, który popełnił samobójstwo, jest w pełni poczytalny za to, co czyni? Czy nie można sądzić, że coś w nim pękło tak dalece, że jakby zaciera się w nim poczucie odpowiedzialności za siebie i własne życie? W tym momencie przychodzi mi, moi drodzy, wspomnienie pierwszych tygodni mojego kapłaństwa. Dosłownie, byłem wtedy tuż po święceniach, w jednej małej wioseczce, w niedzielę po mszy świętej wołają mnie do chorego. Bali się powiedzieć, że wołają mnie do samobójcy. Rzeczywiście, rodzina tego człowieka nieszczęsnego była na mszy świętej, a on wtedy targnął na swoje życie. I to jeszcze w taki sposób, że, przepraszam za drastyczne określenie, ale to pokazuje dramatyzm tego momentu i w ogóle całej historii samobójstwa. On się powiesił na klamce. Wystarczyło podnieść głowę i samemu tę zawleczkę rozluźnić, on by żył. A tymczasem całą siłą dążył do tego, żeby utracić powietrze i się zadusić. Ileż w tym musiało być straszliwej determinacji, niezrozumiałej dla normalnego człowieka. I to sprawia, że w moim najgłębszym przekonaniu trzeba być bardzo ostrożnym w osądzaniu aktu samobójczego. Nie mówiąc już o jeszcze innych sytuacjach, bo znamy takie z czasów wojny, kiedy w ręce gestapo dostali się niektórzy z ruchu oporu polskiego, byli poddani straszliwym torturom, bo chciano z nich wydobyć dodatkowe informacje. Chodziło głównie o to, żeby zdradzili swoich kolegów, koleżanki z ruchu oporu. I ci ludzie, niektórzy, doznawszy takich tortur, bali się, że się załamią i zdradzą. I targnęli na swoje życie. Czy można takich ludzi potępić? Proszę popatrzeć, my stajemy tutaj wobec jakiegoś trudnego do ogarnięcia dramatu człowieka, konkretnego człowieka.
bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z motywów, które pchnęły ich, tych ludzi, do tego dramatycznego czy wręcz tragicznego kroku. Być może niekiedy był to sprzeciw wobec tego świata. Być może niekiedy było to wołanie o miłość, której nie zaznali. Jakiś wielki sprzeciw wobec zła, jakie stało się ich udziałem. I znowu stajemy przed tajemnicą człowieka. Biednego, słabego, który w taki sposób chce być, nie wiem czy do końca, panem swego życia, odbierając sobie życie. Ale jak spojrzy na to Pan Bóg? Mam nadzieję, znaczy jestem głęboko przekonany, że właśnie Pan Bóg zna nas lepiej niż my sami. Zna głębię naszego serca i że potrafi dostrzec mimo wszystko chociaż iskierkę dobra, która w tym sercu jest.